witam Was bardzo serdecznie w tym dzisiejszym pięknym dniu. Nie wiem jak u Was, ale u mnie za oknem śniegu nie widać. Dlatego chciałabym Wam życzyć poza śniegiem dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, radości. Przede wszystkim dużo książków i spełnienia Waszych marzeń najskrytszych i tych nie. I żebyście spędzili te święta w gronie rodzinnym oraz samych sukcesów w nadchodzącym 2016 roku, aby był jeszcze lepszy od poprzedniego, czyli 2015. I żeby obfitował w dużo książek, w dużo miłości, radości. Jeszcze więcej niż teraz. I wszystkiego najlepszego! Mam dla Was prezent, taki dość nietypowy. Mianowicie mam przy sobie książkę Złote myśli i wartości. O dziwo nie wiem jakiego autorstwa, gdyż jest tu zebrane dużo przysłów, dużo różnych cytatów z książek i nie tylko. I tworzą właśnie one takie złote myśli. Nie ma napisane, kto je zebrał. A więc mój prezent dla Was będzie taki, że przeczytam Wam 10, myślę, losowo wybranych właśnie takich złotych myśli. Na 100 ludzi umiejących czytać, jeden zaledwie umie myśleć. John Ruskin. Można być mądrym, nie przeczytawszy ani jednej książki. Wierząc zaś we wszystko, co jest napisane w książkach, nie można nie być głupcem. Lew Tolstoj. Mów łagodnie, ale staraj się mieć pod ręką gruby kij. Wtedy zawsze zajdziesz daleko. Theodore Roosevelt. Wyobraźcie sobie tę ciszę, gdyby ludzie mówili tylko to, co wiedzą. Karel Capek. Wprost nie do wiary, ile rozumu zużywa się w świecie dla udowodnienia głupstw. Friedrich Hebel. Niewolnicy wszędzie, zawsze niewolnikami będą. Daj im skrzydła u ramion, zamiatać pójdą ulicy skrzydłami. Cyprian Kamil Norwid. Gdy masz usta zamknięte, nie wleci do środka żadna mucha, ani nie wyleci żadne zło. I jest to przysłowie. Trzy są sposoby zdobywania mądrości. Pierwszy to refleksja. To najbardziej szlachetny. Następnie naśladowanie. Jest on najłatwiejszy. A trzeci to doświadczenie. Najbardziej gorzki ze wszystkich. Konfucjusz. Widzieć wszystko znaczy nie widzieć nic. I jest to przysłowie angielskie. Mówić można z każdym. Rozmawiać bardzo mało z kim. Felix Chwalibuk. Mówiący powinni mieć na uwadze nie tylko to, by wyczerpać temat, ale także, by nie wyczerpać słuchaczy. Winston Churchill. Mądrość. Myśleć ze sceptyzmem, działać z optymizmem. Hermann Hesse. Tylko dwie rzeczy są wieczne. Wszechświat i ludzka głupota. Choć co do tej pierwszej nie ma pewności. Albert Einstein. W każdym człowieku tkwi porcja głupoty, która z wiekiem się zmniejsza. Arystoteles. Wolność to prawo do czynienia wszystkiego, na co pozwalają prawa. Montesquieu. Czym jest człowiek, jeśli dlań dobrem i wartością czasu jest sen i pokarm, bydlęcim i tyle. William Shakespeare. Człowiek pozbawiony złych nawyków może mieć gorsze. Mark Twain. Dobrych ludzi nikt nie zapomina. Safona. Mam nadzieję, że podobały Wam się wybrane cytaty z tej książki. Praktycznie cała książka składa się z cytatów. Ale nie dzisiaj o tym. Dzisiaj bym chciała Wam jeszcze raz, bo wiem, że na początku składam życzenia, ale jeszcze raz chciałabym Wam życzyć wszystkiego najlepszego i trzymajcie się. Mam nadzieję, że spędzicie te święta bardzo sympatycznie. Pa, pa.